Witam was, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie będziemy kontynuowali naszą przygodę w grze Terran Command Starship Troopers. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz komentarz pod filmem oraz zapraszam was na Cytadelę Gregora, serwer Discordowy, link jest w opisie. Ja nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, albowiem dzisiaj mamy misję Łamacz Fal. Attacks are reported across Quilasha, overwhelming local defenses. But hope is not lost. The tide of insects will meet their match at Fort Maru, the mobile infantry's formidable base of operations. From their new headquarters in high orbit to oversee the conflict, military command has expressed their full confidence in Maru's ability to withstand the coming siege. Don't doubt this redoubt. The bug stops here. I prawdopodobnie to nasz dywizjon Cytadeli będzie musiał to utrzymać, tak? I na mojej warcie oczyść dwa ule. Utrzymaj pierwszą pozycję przez 10 minut. Zobaczymy, czy damy radę. Dobra, skoro już wiemy, że mamy jeszcze tą pozycję. To powinno troszeczkę pomóc. Może część cywili się też uda dzięki temu ocalić. No to zacznijcie to przesyłać i to szybko. Ale to by się nam przydało z powodu nadchodzących tygrysów. To już wiemy, że będzie jeden ul. Dobra, przetrwaliśmy falę. Wybudujmy już tutaj jednego CKM-a, pomoże z oczyszczaniem tych uli tutaj za chwilę. O tym mówiłem. This whole damn area must be riddled with bug tunnels. We got hives popping up amid our forward outposts. Musimy to oczyścić i to teraz. Teraz albo nigdy. Szybko, szybko, szybko. Oczyścić mi ten ul. Sir, get your gear. We're moving out. Troopers, standing by. Come on!
No i z takimi siłami możemy już coś kombinować. Ale na wszelki wypadek wybudujemy już jedną wieżyczkę tutaj. Szykujcie się na kolejne uderzenie, chłopcy i dziewczyny. Damy radę. Trzymać się, ludziska. Kolejny atak nadchodzi. Ściągnąć mi snajperów. Ściągnąć mi ich tu na wczoraj. Póki co nasza defensywa przynosi pożądane rezultaty. Ale przyda się powoli przygotowywać, żeby jeszcze tamto obozowisko wyczyścić, jak już będzie chwila odsapki. To powinno odrobinę pomóc. Rzucić granaty przeciwko tym tygrysom. Dobra, pierwsza pozycja się jeszcze jakoś trzyma. Ale przydadzą nam się za niedługo dodatkowe zasoby. W szczególności, że granaty nam się kończą. By się teraz nam przydały strzelby. O strzelbach mowa. Ta jeden CKM, żeby co nam zabezpieczyć. Bo wrogowie na pewno wyjdą z tego ula, jestem tego pewien. O tym mówiłem. Ale dobra, trzymamy się w miarę jeszcze sprawnie tutaj. Jak podejdą wystarczająco blisko, to chciałem powiedzieć, że rzucimy się na strzelby, ale tutaj tylko możemy. Trzymać tą pozycję. Rzucić się na strzelby. Dobra, chyba tą pozycję możemy zaryzykować za straconą. Dobra, czas się wycofać.
disrupting one of our bases. Na pozycję! Ruszać się! Już, 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 już! Utrzymaliśmy tą pozycję tyle, ile daliśmy radę. Może to nie 10 minut, ale... I tak nie poszło źle. No dobra, póki co się wybroniliśmy, ale ten ul jeszcze czeka. To jeszcze będziemy musieli przygotować pozycje później obronne tutaj. Dobra, bronimy drugiej linii. Na szczęście tutaj tego ula nie mają ją do dyspozycji Robale. Postawmy tutaj jednego CKM-a. Robale się rozbiją o te umocnienia, przynajmniej na tyle, ile damy radę. Dobra, ten dodatkowy CKM powinien nam dać dodatkową siłę ognia, kiedy będziemy oczyszczali tą okolicę. Och, ho, lipka, skorpiony nadchodzą. To nie jest dobry znak, ludziska. To jest, wręcz powiedział, bardzo zły znak. Dobra, to... Odpalcie już z tym ulem, bo chcę już tutaj rozpocząć już... eksterminację Robali. Dobra, na szczęście mówili o skorpionach, ale jeszcze skorpionów nie widzę. Póki co zwykłe robale i tygrysy. O tym mówiłem, na to czekaliśmy. Ale te skorpiony nas tutaj wyrzynają! Trzeba przesunąć front i to szybko. Support has increased, sir.
Bijajcie do ula. Możemy wybudować coś nowego. Tak, żołnierze z MK się nam przydadzą. No i oczywiście czyściliśmy te ule. Przerzućcie się na strzelby i rozwalcie mi tego skorpiona. I ściągnijcie mi jakichś żołnierzy z MK. Musimy rozwalić te skorpiony, bo inaczej one rozwalą nas. Dobra, trzymać mi tą pozycję, trzymać się. Trzymajcie się, ludziska. Szkoda, że nie możemy naprawiać tych bunkrów, bo się nam to akurat przydało. Na pozycję. Dobra, tego CKM-a też już nie potrzebujemy. Więc utwórzcie nam oddziały rakietowe. Nadchodzi kolejny atak. Podejrzewam, że za chwilę pojawi się więcej tych robali. Ale musimy już powoli myśleć o przygotowaniu kolejnej linii obrony. Bo ta linia, nie dość, że tutaj jeszcze ma obejście, to tutaj jeszcze mogą się spróbować przebić. Więc nie wiemy, jak długo możemy się tutaj utrzymać tak naprawdę. Ostrzał z granatników. Powiem tak, te skorpiony są irytujące. I to bardzo. Przerzucić się na strzelby, żołnierze. Ile tych skorpionów? Gra ewidentnie nie chce, żebyśmy się tu utrzymali. Co nie oznacza, że nie będziemy utrudniali rowalkom tutaj życia. Chcą się tu przebić, to muszą sobie wywalczyć to przebicie się. Dobra. Nie będę kłamał, z mojej perspektywy pozycja ta już jest powoli stracona. Właśnie tutaj ich całkiem ładnie ubiliśmy. To musimy pomyśleć o tym, żeby powoli się zacząć cofać. Straciliśmy już jeden bunkier. A wrogów nie ubywa.
Zaryzykował nawet stwierdzenie, że za chwilę ich pewnie będzie jeszcze więcej. Dokładnie. Mamy towarzystwo. To jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zacząć się wycofywać. Cofać się. Na pozycję i to już. Cofamy się już do Fortu Meru. Dodatkowy oddział rakietowy. Szybko na mury. To się zgadzam, przyda nam się więcej żołnierzy. To rozwalcie mi te skorpiony! Zdecydowanie potrzebujemy więcej oddziałów. Za chwilę stąd będą nadchodziły jeszcze robale. Jasny gwint, jeszcze ul nam rozwinęli. No to już udało nam się zrobić, dzięki temu i tak już jest ich mniej! Mogło być ich jeszcze więcej. Doskonale sprowadzić nam żołnierzy. Tutaj na pozycję. Dobra. Jakoś się trzymamy tych tygrysów i tego wszystkiego, jest to naprawdę sporo. Strzelać po skorpionach tymi działami. Sir.
under attack. Trzymać dalej te pozycje. Na szczęście falołamacze naprawdę nam się tutaj przydają. To jeszcze nie koniec. Seems inevitable. The base is going to fall. Then we have to evacuate all remaining personnel. Get as many people out as you can. No dobra, postaramy się wyciągnąć jak najwięcej, ale łatwo powiedzieć. Naprawdę, łatwo powiedzieć, trudniej będzie to wykonać. Intel reports a new bug threat in our sector. Roger that. Alert. Bug attack inbound. Sir, na wszelki wypadek może zacznijmy budować linię obrony tutaj kolejną. Chociaż nie. Jesteśmy w stanie utrzymać te mury. Wierzę w nasze możliwości naszych żołnierzy. No, gdzie są te duże robale? Gdzie są robale, przed którymi mieliśmy się bać? To na szczęście falołamacze ładnie tutaj sobie radzą. No dajemy radę, spokojnie. Bywało już gorzej na polach bitwy tutejszych. A te falołamacze naprawdę są strasznie przydatne. Trzymać pozycję, żołnierze. All non-combat personnel have been evacuated. Get out of there, Sam. Everyone who is still fighting, fall back to the dropships. Get out of here while you're still in one piece. Dobra, daliśmy radę. Naprawdę? Daliśmy radę. Fort Meru has fallen to the bugs. Now it's humanity's turn to strike back. Federation forces launch a massive counterattack to cleanse the planet. In the air and on the ground, they'll deliver a swift 1-2 punch that'll catch the bugs off guard. Their superior numbers are no match for the Federation's superior tactics. No i też poświęceniu naszych żołnierzy. Ale jak nam się uda? Czy damy radę wybić te robale? Przekonacie się już w następnym odcinku.
Więc do zobaczenia, cześć i czołem. Hej!